my próbowaliśmy zdefiniować sobie tę otwartą edukację, ja mam taką świadomość, proszę Państwa, że każdy z nas jakby pojmuje ją w inny sposób. Te przykłady, tak? Również jakby różne pojęcia, które używamy, alternatywna edukacja, otwarta edukacja, samorządna, w procesie szkoły, tych pojęć jest bardzo dużo. Treści oczywiście są różne, które kryją się za tymi pojęciami. Starałem się znaleźć, proszę Państwa, jakiś taki punkt wyjścia, będą oś wspólną, jakieś pojęcia kluczowe, które pozwoliłyby nam zastanowić się wspólnie nad otwartą edukacją i nad tymi zmianami. Ja wiem, że zmiany w edukacji to jest norma, tak naprawdę, i to zarówno na poziomie systemowym, czy na poziomie przepisów prawnych, czy też zmiana taka o charakterze właśnie lokalnym. Bardzo się cieszę, bardzo mnie cieszy ten głos tutaj pana burmistrza, bo właśnie tak troszeczkę chciałem powiedzieć wprost, że edukacja to tak naprawdę nie kasa, a człowiek. I to banał, ja wiem. Więc postanowiłem, proszę Państwa, to jakby przechód na te trzy kluczowe pojęcia. I później w tej drugiej części zilustrować to konkretnymi przykładami, w jaki sposób tą podmiotowość, partycypację i partnerstwo rozumiemy. Podmiotowość, jestem również czynnym nauczycielem. Podmiotowość to dla mnie jest taka możliwość sprawstwa. Myślę, że podobnie czują to dyrektorzy i ten głos pana burmistrza w tym samym kontekście, tak? Że samorząd ma wpływ nie tylko właśnie na tą stronę finansową, ale również na tą stronę dotyczącą jakości pracy szkoły. Ale ten element takiej właśnie tożsamości, czyli to jest jakby identyfikacji, że to jest moje, tak? Że ma wpływ na to, że to nie jest tylko coś, co zostało narzucone z góry, wydaje mi się, że jest już kluczem otwartej edukacji. Zatem idą partnerstwa. I to nie tylko w tym takim formalnym wymiarze, o którym tu pan dyrektor wspominał, które wynikają z przepisów prawa, ale te partnerstwa rozumiane bardzo też lokalnie. W tym otoczeniu szkoły też pozwolę sobie kilka słów, proszę Państwa, powiedzieć. Wreszcie partycypacja, bo to jest jakby skutek tych dwóch wcześniejszych kluczy. Współuczestnictwo. Nie, że muszę, to od poziomu ucznia, on musi, nauczyciel musi, dyrektor musi i samorząd poniekąd też musi. Nie. Ta otwartość dzisiaj szkoły polega na tym, że skoro jest jednym podmiotem, partnerstwo, czyli równość, to za tym idzie również to poczucie, że chcę. I może to brzmi tak bardzo górnolotnie, ale wydaje mi się, że będzie kluczem do otwartej edukacji i kluczem zarazem do sukcesu tej edukacji. Koleżanka pisała takie, powiedzmy, wzorce, czy takie punkty odniesienia, ale pewnie znajdziemy ich znacznie więcej, one też wpisują się jakby w te rozumienie otwarte dzisiejszej pracy. Ok. Proszę Państwa, postaram się to zilustrować kilkoma przykładami. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wile prowadzi cały system do nowego wspomagania szkół. Zgłosiło się do tego wspomagania kilkadziesiąt szkół z naszego rejonu działania Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wile. Zgłosiły się te szkoły same, tak? Czując poniekąd pewną potrzebę zmiany. To, co jest kluczem, co wydaje mi się, właśnie wpisuje się w ową podmiotowość, to fakt, że po pierwsze szkoła chce zastanowić się nad tymi dwoma opcjami. Czyli jak jest i jak powinno być. I to, co jest też bardzo ciekawe, jakby taką nową zmianą jakościową, jest pojmowanie tego wspomagania jako procesu. To taki element, który bardziej pewnie kojarzy nam się z korporacją, biznesem, bo tamte zarządzanie procesami jest normą. W edukacji normą chyba jeszcze nie jest. I bardzo fajnie, że właśnie ten nowy system doskonalenia oparty został na tym wspomaganiu jako procesie. Na czym polega istota tego wspomagania? Czyli tego podmiotowości szkoły, podmiotowości również nauczyciela i dyrektora. Skoro jest to proces, to rozpoczynać się on powinien od diagnozy. Teraz
ta diagnoza jest dokonywana tak naprawdę przez samych nauczycieli. Prawda, jestem animator wspomagania, czy ten człowiek, który wspomaga, jego rola jest też istotna, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że ci nauczyciele sami mają jakby zdefiniować te luki rozwojowe szkoły. Jest to trudne. Ale z drugiej strony nie chodzi o to, że ja mam się przyznać do tego, że nie wiem, coś w szkole jest nie tak, że jest jakiś brak. To dobrze, nieraz, że tak jest, bo nie oszukujmy się, że wszystko w szkołach jest idealnie, że nie ma żadnych problemów. Tylko, że w tym nowym wspomaganiu chodzi o to, że ci nauczyciele sami mają dojść do tego, czyli zdiagnozować te luki rozwojowe, czyli to, nad czym należy popracować. Oczywiście tutaj my, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, sporządziliśmy określone narzędzia, to dzieje się również na podstawie dokumentacji, która jest w szkole, ale generalnie jakby istotą jest ta diagnoza, którą dokonują sami nauczyciele. Następnie oni sami, czyli grono pedagogiczne, to jest ten drugi element tego procesu, ustalają w jaki sposób, po ustaleniu oczywiście celów, zadań, harmonogramu, w jaki sposób, jakimi narzędziami chcą te luki rozwojowe, te braki, niedoskonałości wyeliminować. Posłużę się takim pojęciem, które może nie do końca tutaj pasuje. Dalej mamy proces wdrażania, ewaluację i zmiany. Teraz pozwólcie Państwo, że w ostatnim elemencie skoncentruję się chwilę. Bo wydaje mi się, że to też jest nowa jakość i taka otwartość właśnie edukacji. Ponieważ ta zmiana nie ma być dla zmiany. Tak? Tylko ta zmiana ma być trwała. Bo powiem tak, jako nauczyciel z 25-letnim stażem, nie sztuką jest przygotować się, nie wiem, na ewaluację zewnętrzną, na jakąś tam kontrolę. Dajemy radę, ale to przecież nie o to chodzi. Tak naprawdę. Nie o to chodzi w szkole. Myślę, że Państwo jako samorządowcy to potwierdzają. Nie chodzi o to, żeby mieć szkołę na pokaz z okazji jakiegoś tam wydarzenia, tylko żeby te szkoły miały tą jakościową zmianę trwałą. Ta zmiana ma być zmianą trwałą. Jaki element może się przyczynić do sukcesu? Otóż te elementy wcześniejsze. Jeżeli ja sam dokonam diagnozy, tak? Przepracuję to, żeby już tak na skróty, to jest dużo większa szansa, żeby ta zmiana miała charakter trwały. I to jest takie pytanie, na ile szkoły, które Państwo prowadzicie jako samorząd, no jakby chcą w takim procesie uczestniczyć. Tak? Z drugiej strony też nie o to chodzi przecież, żeby im to narzucać, bo wtedy zaprzeczamy w istocie całego procesu wspomagania, ale pytanie, na ile dyrektor, ten pierwszy nauczyciel w szkole i grono pedagogiczne ma świadomość, że w szkole jakiś problem może funkcjonować i jest sposób skuteczny lub nieskuteczny, żeby doprowadzić do trwałej zmiany. I tu jest jeszcze jedna propozycja, proszę Państwa, mianowicie Centrum Doskonalenia Nauczycieli tworzy sieci szkół i sieci nauczycieli. Czyli ma być to taka płaszczyzna, platforma współpracy nauczycieli w naszym subregionie. Powstała już, bo pan dyrektor wspominał o nauczycielach przedmiotów zawodowych. U nas już też akurat właśnie powstała taka sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ale bardzo często to nauczyciele tej edukacji wczesnoszkolnej to są te osoby, które są bardzo aktywne, ale również nauczyciele gimnazjum, czyli to są te szkoły, które Państwo jako samorządowcy, jako organ prowadzący prowadzicie. Tak? Ok, dobrze. Proszę Państwa, to teraz przejdźmy do innego elementu, ponieważ poza tą podmiotowością wspomniałem partnerstwo. Tak? Partnerstwie rozumiemy w bardzo różny sposób. I pewnie się zastanawiacie, co tutaj za ilustracje do tej prezentacji są te prezentacje. Ja nie o co chodzi tak naprawdę na tym slajdzie. Otóż chodzi o to, że szkoła, inaczej, jest takie, buduje takie przeświadczenie, albo tak
taka pseudoteoria szkołocentryzmu, że edukacja to szkoła. Tak? Jakbyśmy zrobili taką sondę, edukacja w tyle głowy szkoła, edukacja w tyle głowy szkoła. Tak naprawdę dzisiaj otwarta edukacja, czy otwarta szkoła, to szkoła, która jest w dużym stopniu współpracująca z otoczeniem. To otoczenie, ta współpraca może mieć charakter instytucjonalny, ale może mieć również charakter taki partnerstw, różnego rodzaju partnerstw. Zawsze mnie to dziwiło, że na przykład w gminie są dwie szkoły podstawowe. Szkoła podstawowa numer 1 i szkoła podstawowa numer 2. Każda z tych szkół na przykład pisze program rozwoju szkoły. Pisze inny, kolejny program. Pytanie moje brzmi, czy te szkoły mają jakiś wspólny też pomysł, no bo jedna pisze swój program rozwoju, druga szkoła pisze swój program rozwoju, jest to oddalona od siebie o 500 metrów i nawet nie wiedzą, co w tym dokumentach często mają. Ja nie mówię o dyrektorach, którzy się spotkają na naradzie. Mówię o nauczycielach, mówię o uczniach, mówię o rodzicach. I żeby było śmieszniej i zabawniej, to często one wpisują, że będą współpracować z jakimiś tam instytucjami lokalnymi, na przykład prowadzonymi przez samorząd. Bo to otoczenie szkoły to jest biblioteka, to jest muzeum, to jest koło gospodyń wiejskich, to są strażacy, NZS-y, tak? I to są też ten GOS. Bo te zrzutki, te ilustracje to projekty Fundacji Marchewkowe Pole Skrzydziarki, z którą też jestem związany. Szkół często albo nie stać, albo nie mają takich zasobów, żeby na przykład jakiś projekt nowatorski, innowacyjny zrealizować. No i bardzo często na terenie gminy działa jakaś organizacja, której na przykład łatwiej pozyskać taki mikrodotacje na mikroprojekt. Nie mówię o takich potężnych, jak pan dyrektor, projektach, bo to są oczywiście wielkie miliony, ale te 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy czy 40 tysięcy, to w skali takiej gminy, czy szkoły, czy dwóch szkół podstawowych z tego mojego przykładu, to są już duże pieniądze, które często nie są przeznaczone na inwestycje, czyli szkoła nie dostaje nowego projektora, ale po co? To jest inwestycja w tego ucznia i w tego nauczyciela. Akurat to są nasze powiatowe, czyli powiat Czankowsko-Trzcianecki i gmina Trzcianka, przykłady projektów, plantacja aktywności do bezpieczeństwa w sieci. Ta pajęczyna to jest projekt, gdzie uczestniczą w nim gimnazjaliści i szkoły ponadgimnazjalne. Takie nowe rzeczy na rynku edukacyjnym jak webinary, czyli te konferencje, jak WebQuest, czyli metoda projektu z wykorzystaniem narzędzi internetu czy TIK-u. To, co często z różnych względów szkoły nie mogą jakby zrealizować, bo na przykład nie mają tych zasobów. Nie mają na przykład kasy, uczelnie kasy na wykupienie programu. Czyli ta współpraca szkoły z otoczeniem wydaje się też kluczem do zrozumienia otwartej edukacji, czyli to jest to partnerstwo. Centra wolontariatu. Akurat w Wielkopolsce Centrum Wolontariatu jest wyjątkowo, wyjątkowo dużo. To przykład innego partnerstwa. Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Chwilę, chyba to słowo widać. Ale zobaczcie Państwo, wtyczka ściągawka. Tak. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Fundacja Marchewkowe Pole i Powiatowe Centrum Edukacji w Pile zawiązały partnerstwo i stworzyły projekt, który nazywa się Letnik Edukacji. No właśnie, czy zawsze muszą być pieniądze i zawsze musi być kasa? Otóż nie. To jest przykład projektu, gdzie tak naprawdę udało się zrobić fajną rzecz, teraz dwa słowa powiem więcej, bez tak naprawdę wielkiego finansowego zaangażowania tych instytucji. Macie Państwo portal, za chwilę to będzie czasopismo elektroniczne zarejestrowane w sądzie, czyli Elewnik Edukacji. To jest portal o edukacyjnym e-learningu. Ja sobie tu zapisywałem, jak Pan Dyrektor wspominał, że będzie położony nacisk właśnie na e-zasoby, na podręczniki, co prawda było bardziej tam na temat szkolnictwa zawodowego, ale teraz pokażę również coś dla szkolnictwa zawodowego. No dobra, pytanie brzmi, czy Państwa nauczyciele
które wiedzą, że coś takiego jest? Z tego pytania to jest merytoryczne. Bo jest to chyba największy dzisiaj w Polsce, poza jeszcze dwoma czy trzema portalami, ale horyzontalnymi, zajmującymi się wszystkim w edukacji, na dzisiaj portal tutaj, na pewno w subregionie Świętej Wyżyny w Polsce, który dotyka nie tyle problemów e-learningu, co dotyka problemów właśnie nowych narzędzi, gdzie szukać zasobów, zagadnienia metodyczne, czyli to, co na co dzień nauczyciel powinien wykorzystywać. I to jest pierwszy portal. Dalej mamy platformę e-learningową, czyli szkolenie online, to jest platforma e-learningowa Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Tam tworzymy na tej platformie sieci. Bo ta platforma będzie najlepszym narzędziem do tego, żeby nauczyciele mogli współpracować ze względu na wielość narzędzi. Dla szkolnictwa zawodowego plantacja e-learningu. Dzisiaj jest ponad 200 różnych e-zasobów umieszczonych. E-zasoby to filmy, to e-booki w różnych formatach, to audiobooki. Te zasoby są. One są stworzone również pod podstawę programu. Macie Państwo tę stronę z tego. Szkoła Modów to kolejna platforma w tym projekcie, tym razem Fundacja Marka Kochanowa. Kolejny portal, który związany jest z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wile, to Republika Edukacji. Portal jest pomyślany jako portal właśnie otwartej edukacji. My sobie tak to zdefiniowaliśmy, że to jest edukacja, społeczność, rozmowa. No, moda jest dzisiaj na takie trzy magiczne słowa, które mają jakby oddać charakter tego portalu. Poza portalem, gdzie są informacje różnego rodzaju edukacyjne, to jest zarazem propozycja również dla Państwa szkół. Chwalmy się tym, co w tych naszych szkołach się dzieje. A dzieje się naprawdę dużo. Tylko często ta informacja jakby zostaje na poziomie szkoły, nieraz może jest na poziomie gminy, czy powiatu, czy jakiegoś portalu regionalnego, który działa na danym obszarze, czy jest czytany przez mieszkańców danego portalu. Chwalmy się. Po to został wymyślony w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile portal, żeby nauczyciele szkoły, również Państwo jako samorządowcy, chwalili się tym, co fajnego w Waszych szkołach się dzieje. Promujmy to dalej niż nasz lokalny grajdołek, przepraszam za słowo. Pan dyrektor przedstawiał dobre praktyki. Bardzo fajne, ciekawe rzeczy. No właśnie, to jest ta wymiana doświadczeń, bo o pewnych rzeczach nie wiedziałem, że można tak fajne rzeczy realizować. No okej, okay, na tym to polega. Jeżeli takie informacje różne, fajnych rzeczach, które u Państwa w szkołach się dzieją, będą nauczyciele zamieszczali na tym portalu, no to w jakiś sposób nie tylko się promujemy, ale pokazujemy, że coś fajnego się u nas dzieje. Na portalu jest również komponent społecznościowy, czyli taka formuła portalu społecznościowego, gdzie każdy może sam się zarejestrować, może założyć swoją grupę, może wrzucać zdjęcia itd. itd. I ostatnia rzecz. Skoro jesteśmy przy tej wymianie doświadczeń, przy promowaniu fajnych rzeczy, które u nas w edukacji się dzieją. 28 listopada będzie druga część konferencji. Tym razem to jest konferencja skierowana przede wszystkim do nauczycieli. Jest to sobota. Jest dzień wolny, nie ma problemu, jeżeli chodzi o lekcje. Można do Piły przyjechać. Tym razem będzie to drugiego organizatora, czyli na Kołczewskiej, UN, w Pile. Konferencja, którą nazwaliśmy Republika Edukacji, tak jak ten portal, który istnieje i o którym przed chwilą mówiłem. Chcemy to zrobić w interesujący sposób. Czyli po pierwsze, będzie ta sesja plenarna. Tu chcemy zaprosić dwóch gości specjalnych, którzy są na topie, którzy powiedzą nam o fajnych rzeczach i o fajnych zmianach w edukacji. Sesja posterowa, czyli taka plakatowa, która promuje twórczych nauczycieli. To jest zarazem kontynuacja forum twórczych nauczycieli, które wiele, wiele lat Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Macie Państwo twórczych nauczycieli? Macie.
Chwalcie się nimi. Niech oni też promują fajne rzeczy, które robią na co dzień. To będzie ta część, ta druga część właśnie dla nas. I wreszcie część warsztatowa, ponieważ wymyśliliśmy sobie to w ten sposób w CDN-ie chwilę, że sami Państwo wiedzą, że jak się siedzi 4 godziny i słucha, to nawet jeżeli to są najciekawsze rzeczy, to w pewnym momencie niestety słucha się mniej. Stąd ta część warsztatowa, czyli chcemy zaproponować nauczycielom możliwość takich mini, króciutkich warsztatów w 2 blokach. One będą z takich topowych rzeczy, które dzisiaj są w edukacji, czyli też nowości, nie wiem, coaching w edukacji, takie dzisiaj coś na tobie, co nauczycieli może interesuje. Będą oczywiście warsztaty typowe, będzie bezpieczeństwo w sieci. Cały katalog, żeby nauczyciel, który przyjedzie na konferencję, znalazł coś dla siebie. To jest tak wyróżnione. Zapisuje się na pierwszy warsztat, jestem nauczycielem, nie wiem, 1-3, powiem na skrót. Znajduje coś dla siebie i ten drugi warsztat też jakiś dla mnie się znajdzie. Jest nauczyciel przedmiotów zawodowych. Ja jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych, więc w tym katalogu tych warsztatów też znajduje coś dla siebie. Żeby każdy z nauczycieli, obojętnie w jakiej szkole uczy, czy w szkole podstawowej, czy nawet jest nauczycielem w przedszkolu, czy w gimnazjum, czy w szkole ponadgimnazjalnej, znalazł jakąś ciekawą rzecz dla siebie. Bardzo również jakby prośba z naszej strony, również oferta kierowana do Państwa, żeby tych nauczycieli w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby się uczyli, mówiąc tak naprawdę. Ten zawód jest niestety wpisany w coś takiego, że uczyć musimy się ciągle. No i tyle. To musi uświadomić sobie każdy nauczyciel i niech to będzie taka dobra pamięta. Dziękuję.